Cześć, witam Was w najnowszych ulubieńcach. To znaczy, że już miesiąc działam tutaj na YouTubie. Jest mi bardzo miło, że ze mną jesteście, a przechodząc do ulubieńców, może zacznijmy od serialu. Orange is the New Black wrócił. W końcu wrócił. Był to jeden przecież z pierwszych seriali Netflixa. Także finał był naprawdę specjalnym wydarzeniem dla koneserów takich naprawdę dobrych produkcji. Oczywiście na przykład u mnie ten serial nie jest nawet w piątce ulubionych seriali, ale jest jedyny w swoim rodzaju i nie znam, nie widziałam do tej pory, a naprawdę widziałam wiele seriali, takiego nie widziałam. I przede wszystkim to przyjaciółka mi ładnie to ujęła, czyli każdy charakter, każda osoba jest naprawdę zupełnie inna i świetnie są napisane po prostu postacie. Warto obejrzeć, co do zakończenia, to może w innym filmie o tym więcej opowiem. Ponieważ w tym momencie myślę, że jeszcze obowiązuje cisza spoilerowa, tak to się nazywa, być może. Dobrze, to idziemy dalej. Locum Cafe. Jest to knajpka, restauracja, kawiarnia, wszystko w jednym, działa cały dzień w Łodzi. Dla mnie jest pod specjalnym adresem, ponieważ mieści się przy ulicy Pomorskiej 6. Ja mieszkałam przy tej ulicy, dokładnie pod tym numerkiem, tylko wyżej, znacznie wyżej. To jeśli chodzi o tę kamienicę, to mam do niej sentyment. Cieszę się, że ten bar nie powstał, ta knajpka nie powstała wcześniej, ponieważ pewnie bym tam zaglądała zbyt często. Ale można zjeść tam przepyszne tosty, jakieś dania, takie też myślę, że przede wszystkim takie na lunch. I mają zarówno wegańskie, wegetariańskie, normalne potrawy, no jak tylko chcecie. W dodatku ceny. Ceny są naprawdę bardzo niskie, bardzo przystępne dla studentów. Także no nic, tylko na Was zaprosić. A jeszcze jedno. Dania na słodko, czyli jakieś desery, wiecie, jakieś ciasta, tarty i tym podobne. Wszystko jest robione przez właścicieli, także wspierajmy takie lokalne biznesy, a jak mowa o lokalnych, to Locum. Locum Cafe, zapamiętajcie. Następnym ulubieńcem zdecydowanie będzie mój wyjazd, czyli pierwszy taki prawdziwy vlog, jaki nagrałam. Wyjazd był znienacka, z dnia na dzień, z chwili na chwilę, nie wiem jak to jeszcze lepiej ująć. Pojechałyśmy do lasu, na wieś, trochę za Łódź. I sesje zdjęciowe, jakie tam zrobiłam, były moim zdaniem przepiękne. I efekty możecie zobaczyć pewnie tutaj, Wam coś pokażę oraz na Instagramie. Następnym ulubieńcem będzie ulubieniec kosmetyczny. Pomadka. Wybrałam sobie pomadkę, nie mam jej teraz na ustach, pokażę Wam pewnie może jakoś w przebitkach. Pomadka nazywa się Jazz. Także ja Jazz bardzo lubię, uwielbiam wręcz. I jest to dla mnie taki bardzo sentymentalny rodzaj muzyki, gatunek. A przypadkiem, naprawdę przypadkiem trafiłam na tę nazwę, na ten numerek. Po prostu byłam z Majką na zakupach i wybierałam jakąkolwiek pomadkę. Po prostu wzięłam sobie pierwszą, lepszą kolor. Spodobał mi się kolor, wzięłam i dopiero w domu patrzę chyba, nie w domu, jeszcze w sklepie zobaczyłam nazwę i tak Jazz. No mówię, no to musiało być jakieś przeznaczenie. Następnym ulubieńcem będzie również serial. Jestem być może na trzecim sezonie, tak mi się wydaje. Oglądam z Kornelem Bates Motel. Nie wiem, czy słyszeliście o tym serialu. On w ogóle nie jest jakoś nagłośniony, a jest naprawdę rewelacyjny. Bardzo taki creepy przede wszystkim. Kurczę, tutaj jest problem z tym serialem taki, że nawet gdybym chciała Wam streścić bez spoilerowania, nie da się. Ten serial jest... W każdym odcinku dzieje się coś, co w innych serialach czekalibyśmy na to cały sezon. Tutaj naprawdę w każdym odcinku jest już jakiś po prostu wow, jakiś po prostu... No... Jest creepy, jest szalony, jest o problemach psychicznych również, o problemach takich życiowych związanych z kredytami, pieniędzmi, takie wiecie, takie coś dołującego, ale zarazem jest kryminalny, trochę horror, trochę porachunki gangów, jest tam wszystko. Rzecz dzieje się w Ameryce i w tle jest najważniejsze, czyli Bates Motel. Obejrzyjcie sami, no. Następnym ulubieńcem będzie film. Film znany chyba wszystkim fanom komedii romantycznych, dramatów, również romantycznych i tym podobne, ponieważ jest to film One Day. Na pewno kojarzycie film Jeden Dzień, ewentualnie książkę, bo na jej podstawie powstał film. Przede wszystkim obsada, gra tam Boska, Annie Hathaway,
Na pewno ją kojarzycie. To jest jedna z moich ulubionych aktorek. Gra w wielu, wielu filmach, przede wszystkim również romantycznych. Szczególnie obejrzyjcie Praktykanta, jeśli jeszcze nie oglądaliście. A wracając do filmu. Film jest stary jak świat, ale on zniknął. W pewnym momencie nie było go nigdzie w dostępnych takich serwisach w internecie. I dopiero niedawno znalazłam go na CDA Premium. Warto, jest przepiękny, jest wzruszający. Nic więcej nie powiem, ponieważ będę spoilerowała. Czy coś jeszcze mam Wam do przekazania? Utwory. W ogóle płyta, zabieg marketingowy. Tak o Hemingway. Na pewno dobrze Wam znana postać. Wow. To był zabieg marketingowy świetny, ale przede wszystkim jego nowy album, nowa płyta, to, że wszyscy inni, którzy wydają jakikolwiek produkt, jakąkolwiek informację, najpierw przygotowują długo wszystkich na nadejście tego wydarzenia, tego momentu. Wiecie, jakieś plakaty, reklamy, broszury, wszystko towarzyszące wydarzenia. Tako wydał płytę o 22 bodajże w środę, po prostu w środku tygodnia. Stwierdził, że po prostu wstawia i już. I tak. Natomiast chciałam Wam pokazać torbę. Nie wiem, czy dobrze będzie pokazany kolor, ale mam nadzieję. Torba pochodzi z marki Hats Off. I to jest marka, która specjalizuje się, w sumie tak naprawdę wszystko jest zrobione przez właścicielki własnoręcznie, co mnie ujmuje i przede wszystkim może jeszcze nie miałam okazji Wam tego powiedzieć, ale chciałabym promować na moim kanale ideę Less Waste, Zero Waste. I od takich małych rzeczy jak torba na zakupy zamiast reklamówek jest, albo nie wiem, nawet na wyjazd, żeby nie brać, albo jak będziemy wracać ze słoikami od rodziców, to żeby po prostu mieć ze sobą jakąś torbę, jest naprawdę świetnym, świetnym małym krokiem. Więc polecam Wam serdecznie. Ja wybrałam kolor bordowy, na taki się zdecydowałam, taki mi się wymarzył, ponieważ będzie pięknie wyglądał w którym mieście, do którego niebawem zmierzam. I wymarzyłam ją sobie na kolorze piaskowym, na kolorze nieba, wody. No, przydała mi się, przydaje mi się w ogóle bardzo często, jak jadę do domu rodzinnego, to biorę tam ze sobą rzeczy właśnie w tę siatkę i jak wracam. Ale miałam ją ze sobą także na wyjeździe z Mają. No, bardzo solidna, bardzo ładna i przede wszystkim elastyczna. Jeśli włożycie tutaj dużo rzeczy, to Wam się rozciąga. Przychodzi tak pięknie zapakowana. Mi się taka wymarzyła, taką zamówiłam. Wam również polecam. I to będą chyba już wszyscy moi ulubieńcy. Jest mi bardzo przyjemnie, że tutaj jesteście i mówię w każdym filmie, ale strasznie doceniam to, jeśli ktoś mnie ogląda. I cóż, zaczynamy nowy miesiąc z YouTube'em i dla mnie jest to niesamowita frajda i coś nowego. Także miłego dnia, miłego wieczoru, nie mam pojęcia jeszcze kiedy to wstawię. Dużo energii i cieszcie się końcówką wakacji, chociaż studenci mają jej więcej, jej więcej. No, macie długą końcówkę wakacji po prostu. Dobra, bo zaczynam pleść głupoty. No, koniec.